Blisko 1000 psów zaprezentowało się podczas tegorocznej już 32. Krajowej Wystawy Psów Rasowych w Rybniku Kamieniu. Ze swoimi pupilami przyjechali hodowcy z Czech, Słowacji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, a nawet z Finlandii. Wielbiciele czworonogów mieli więc co podziwiać, tym bardziej, że można było zobaczyć niezwykle rzadko spotykaną rasę psa, uwaga, o 7 palcach w łapie. Raz do roku ośrodek w Rybniku Kamieniu staje się szczekającym miejscem. Tutaj można bowiem spotkać niemal wszystkie istniejące rasy psów. Na początku października tradycyjnie odbywa się wystawa psów rasowych. W tym roku była to już 32. edycja. I mamy rekordową liczbę zgłoszeń, bo ponad 1000 psów się zgłosiło w dniu dzisiejszym na wystawę krajową, a wczoraj była wystawa psów myśliwskich, która też tradycyjnie już przed tą wystawą organizujemy i tam około 280 było piesków raz myśliwskich. Do Kamienia przyjechali hodowcy ze swoimi pupilami z całej Polski, ale także i z zagranicy. Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, a nawet z Finlandii. Wśród wielu ras można było zobaczyć także te rzadko spotykane. Norsglundehund to jest pies, który ma po 7 palców w każdej stopie i służy do polowania na ptactwo. Świetnie się wspina po skałach. Także był jeden egzemplarz, przyjechał właśnie z Norwegii. Wszystkie zgłoszone psy zostały ocenione w poszczególnych grupach przez sędziów kynologów. Co brali pod uwagę przy ocenianiu? Masę rzeczy, no przede wszystkim standard, bo każda rasa opisana jest wzorcem, czyli standardem zdeponowanym Federacją Kynologiczną Internationale, czyli w FCI. I ten standard jest taką biblią. Ale standard nie mówi wszystkiego. Standard tylko podkreśla podstawowe rzeczy. Reszta należy do sędziego, czyli jest duży margines do interpretacji. Dużą uwagę zwracano nie tylko na to, jak pies wygląda, ale także w jaki sposób porusza się i prezentuje. Ważne było także jego zachowanie. Słowem, właściciele musieli wiele pracy włożyć w przygotowania swojego pupila do wystawy. Na szczęście ta rasa nie wymaga dużej pielęgnacji. Wystarczy przeczesać, wykąpać i w zasadzie piesek jest już gotowy. Bardziej pieszczoch czy bardziej właśnie pogania po podwórku panią? Jest pieszczochem, aczkolwiek jak już się nie chce bawić, sam wychodzi sobie na dwór i znajduje miejsce dla siebie. Na pewno odpowiednia dieta i przede wszystkim dużo pracy, jeżeli chodzi o pracę z człowiekiem, czyli ustawianie psa w odpowiedniej pozycji, komendy, takie rzeczy. Co ma charakterek? Ona akurat jest spokojna. Ona jest spokojna, fajna dziewczyna, nawet się śmieje, że ma ślak, ale jak trzeba, to pokaże. Czy trzeba kąpać przed każdą wystawą, no utrzymać włos w dobrej kondycji. No i ćwiczyć stanie ogólnie, no to co każda rasa. A wystawę odwiedziło tysiące wielbicieli czworonogów. Mam dwa pieski, tak? Jeden Golden Retriever, drugi York, no drugi ma córeczka. I naprawdę wszyscy się cieszymy, że oni są obok nas, cieszymy się z ich... No również zabawy, bo to wszyscy w jakiś sposób również się bawimy. To wierne zwierzątka i przyjazne. Po południu amfiteatr zapełni się co do ostatniego miejsca, bowiem podczas Bezin Show wybierano najpiękniejsze psy wystawy. Trzeba dodać, że tę rozszczekaną imprezę od lat organizuje Rybnicki Oddział Polskiego Związku Kynologicznego, który w tym roku świętuje swoje 30-lecie.